zasadzie nie ma 10 metrów, żeby nie natrafić na śmieci. Są wszędzie. Będzie co sprzątać Poznań. I tu mnóstwo śmieci. A tam, gdzie się woda zatrzymuje, są takie obrazki. Zapraszam wszystkich do sprzątania brzegu Warty. To dla nas. Dla nas wszystkich. Nasze miejsce zbiórki. Się trochę nie chce chodzić nawet. Patrząc na takie obrazki. Nie zwracamy na to uwagi. Jak to leży, panie nasze. Wartostrada. O, nawet do pary. Tu dziki, tu, to wyciągnij. Dziki, to. Patyki też, ale to. O, tak, to. No. Dziki wyciąga. Ale jest tych śmieci mnóstwo. Tak cały czas. I tu. I tam. Białą od śmieci. Zielona. I tu. Ja się nie martwię o Poznań, bo tu będzie dużo ludzi, którzy już się zgłosili do sprzątania brzegu Warty. Wyjdź dziki, wyjdź. Dziku, wyjdź stamtąd. Wiem, że chcesz wyciągać, ale wyjdź, no. Chodź, tutaj. Dziki, wróć. Chodź. Tyle tego jest. Grzeczny pies.
Do koleżanki chcesz iść? Nie wolno. Jak się nachylimy, to pojawia się trochę więcej. Mam nadzieję, że akcja się uda właśnie w kwietniu. Nie będzie jeszcze tak zarośnięta jak w zeszłym roku. A w zeszłym roku uczestnicy pozbierali 20 ton z tego odcinka. Takich właśnie śmieci. 20 ton z samego Poznania. Pozostali uczestnicy kolejny raz tyle. Plus więcej jeszcze. A tu ciekawostka. Dziki rozryły kawałek terenu nad Wartą, spulchniając glebę. Nie ten dzik, inne dziki. Oczywiście cały czas śmieci, plastik. Na plaży Przyrocha w sezonie jest około 500 000 niedopałków. 500 000 niedopałków z deszczem zasilają rzekę Wartę, zatruwając ponad 1 000 000 kubików wody. Nie na rok, na kilkanaście lat my to pijemy. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.